Chciałem cię zapytać jeszcze o bonusa RPK. Głośna sprawa. Tak naprawdę, co ty myślisz? W ogóle znałeś? Znałem. No, tak? Słuchaj, to jest patologia wymiaru sprawiedliwości, tak? Że na podstawie braku dowodów i na podstawie pomówienia można kogoś wsadzić do więzienia, czy też na podstawie tego, o czym się śpiewa w kawałkach. No to może trzeba przed winszy na płycie nawijać, że wszystkie teksty są fikcją literacką, tak? I że to jest tak samo, jak ktoś występuje w sztuce i gra króla lub gra mordercę, że nie jest w tej zasadzie, tak? Nie jest nim. Że ma prawo się wcielić w kreację. Zresztą ja mówiłem, jak nagrywałem płytę z Czarnym Furiatem, że rap powinien dążyć w kierunku opery, czy w kierunku właśnie tego typu historii, tak? Z drugiej strony, no zajebiste jest to, że przyjął na klatę, tak? Siedzi już ładnych parę lat, tak? Radzi sobie, niedługo wyjdzie z więzienia. Są osoby, które go wspierają, są osoby, które czekają na jego muzykę.